Rozmawiam z Pawłem Kukizem tuż po koncercie w Straszęcinie. Witam. Witam serdecznie. Na żywo, jak emocje i wrażenia po koncercie? Ja w ogóle lubię przyjeżdżać w te rejony Polski, dlatego że po ojcu moje korzenie to są Kresy, bardzo bliskie zresztą Kresy. To są okolice troszeczkę wyżej, bo między... Obecnie ta miejscowość, z której pochodzi cała moja rodzina, z której ojca, to jest, leży po stronie ukraińskiej, tuż poza granicą. To jest ziemia, która została w 1951 roku dopiero przyłączona, miejscowość Uchnów wraz z Bełzem została przyłączona do Związku Sowieckiego w 1951 roku w ramach tak zwanego równania granic. Wtedy dostaliśmy w zamian właśnie za Uchnów i Bełz, dostaliśmy Ustrzyki Dolne. Dostaliśmy góry za pokłady węgla, bo tam z tego względu zostały te ziemie przyłączone. Ale trochę się rozgadałem, ale generalnie lubię tutaj przyjeżdżać. Widocznie mam genetycznie, skoro te dziesiątki czy setki pokoleń żyły mniej więcej w tych rejonach, to musi to mieć jakiś wpływ na to, że dobrze się tutaj czuję. I to, czy to jest koncert, czy to nie jest koncert, nie ma to jakiegoś szczególnego znaczenia. A skąd tyle energii na scenie? Może po 16 kawach dzisiaj, nie wiem. Nie mogę nie zapytać, jak rozstanie z zespołem Piersi, z którym się... Jakoś szczególnie nie odczuwam jakiegoś rozstania. To jest może za dużo powiedziane. Ja myślę, że raczej
mnie po prostu znudziła ta, znużyła mnie ta konwencja. Poza tym, jak zresztą sami widzicie, oni chcą grać, oni uważają, że jest fajnie, jest wesoło, radośnie, można się bawić, a ja uważam, że oczywiście zabawa jest, ważna i fajna, natomiast jednak jesteśmy w takich czasach w tej chwili, że trzeba też, jest czas na jakąś pewną refleksję, czy my na pewno idziemy w dobrą stronę, żebyśmy się na śmierć nie zatańczyli po prostu. Właśnie, te hity typowo Kukiza są, bardzo odzwierciedlają w ogóle całą sytuację, nie tylko w kraju, a nadal są odbierane po tylu latach w sposób bardzo entuzjastyczny. Jak to jest? Ja wiem, czy one tak... Ja zawsze żyłem Polską, ja zostałem po prostu tak wychowany, ja jestem skazany na Polskę, na tym, z tego to jest cała filozofia. Pochodzę z takiego domu, który, moja mama jest warszawianką, przeżyła cudem powstanie warszawskie, mój tato, jak mówiłem, pochodzi z Kresów, mój dziadek był oficerem policji, został aresztowany w nocy przez NKWD, rozstrzelany, zamordowany przez Sowietów na Brygidkach we Lwowie. Tato zwrócił, jako dziecko został wywieziony do Kazachstanu i wrócił do Polski dopiero w 1946 roku. Także wiesz, jestem, tą Polskę mam z domu, nikt mnie jej, to nie jest jakaś formułka, jakieś coś, tylko to jest coś żywego. Zresztą my często zapominamy o tym, że my nie jesteśmy pępkiem świata, my jesteśmy ogniwem w jakimś pewnym łańcuchu. My jesteśmy dziećmi naszych rodziców i rodzicami naszych dzieci. Stanowimy w tym... Jak będziesz miała tyle lat, co ja, to zrozumiesz wtedy na pewno, o czym ja mówię. Natomiast ja sobie po pewnym czasie uświadomiłem, że tak naprawdę patriotyzm to nie jest dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie wywieszenie flagi. To jest pamięć o przodkach, szacunek dla przelanej przez nich krwi, czy też do budów, które po sobie, co pozostawili po sobie, co zbudowali, pamiętanie również o ich błędach i staranie się korzystać tak z tej schedy w sposób taki, by żyć z korzyścią dla przyszłych pokoleń, dla swoich dzieci i wnuków. Tam za daleko nie ma co wybiegać, ale wystarczy, że pomyślimy o dzieciach i wnukach. Ja na przykład tak mocno zaangażowałem się w tej chwili w tą prospołeczną działalność, nie ze względu na to, że mi czegoś brakuje. Bo ja wiem, co to jest popularność, ja w przeciwieństwie do posłów nie mam jakiegoś ciśnienia na media, wręcz przeciwnie, raczej, jak sama zauważyłaś, uciekam. Ale... No wiem, że ten Bóg mi dał nie tylko po to mikrofon, żebym chodził do ZAX-u po pieniądze, ale jeżeli dał mi jakiś tam wizerunek, to po to, żebym wykorzystał go dla dobra, choćby po to, żeby moje dzieci nie wyjechały z Polski. Ja na przykład tutaj były dwie dziewczyny właśnie ze Śnieżki i pierwsze moje pytanie, możesz ich zapytać, pierwsze moje pytanie, czy Śnieżka jest jeszcze Polska? To jest dla mnie cholernie ważne, to znaczy mówię o kapitale, mówię o tych sprawach. Jest. Podobnie ostatnio grałem w Bolesławcu, jest ceramika. Ceramika też jeszcze nie została na szczęście całkowicie sprywatyzowana. Bo my właściwie w tej chwili nie mamy niczego oprócz mało co i właśnie lasy państwowe jeszcze zostały, a po to, żeby człowiek potem za parę lat jak wszystko sprywatyzuje, mógł się każdy po jednym drzewie do huśtawki. To jest... Nie może być tak, że człowiek, znaczy mnie sumienie nie pozwalałoby korzystać z dóbr, o jakich nigdy w życiu nie marzyłem, bo przecież dobrze zarabiam, i zamknąć się w czterech ścianach i nie starać się odwdzięczyć za to, co mam w dniu dzisiejszym poprzez właśnie jakieś tam działanie i tak dalej dla pro publico bono, no, cała filozofia. Rozumiem, że te piosenki są właśnie pisane pod wpływem, wszystkie teksty pod wpływem... Pod wpływem alkoholu. Nie, pod wpływem wspomnień, emocji. Część było jeszcze w młodych latach, część była pisana pod wpływem. Natomiast to nie jest tak, żeby piersi, to nie jest nasze piersi, mówię automatycznie mówię piersi. To był mój zespół, 80% muzyki i 100% tekstów, ale to nieważne.
Ważny jest dzień dzisiejszy, a nie jakieś tam rozpatrywanie, co, czyje. Ja jej naprawdę życzę wszystkiego dobrego. Troszeczkę inaczej widzimy rzeczywistość i nikomu nie będę narzucał swojego światopoglądu, bo po co? To jest częściowo, jak zauważyłaś, też śpiewam. Są sprawy też zabawowe. Niemniej pomyślałem, że jednak trzeba zachować pewne proporcje. Zabawa zabawą, ale też jest czas na refleksję. Ta zabawa może być jeszcze lepsza, jeżeli zmienimy rzeczywistość, tak? By bawić się jako młodzi ludzie, jak w tej chwili emeryci niemieccy na przykład. Dzięki naszej pracy. Tak się bawią. Ale wszystkie, bardzo dużo pokoleń się bawi przy piosenkach Kukiza. Proszę? Bardzo dużo pokoleń się bawi przy piosenkach Kukiza, to jest budujące. No bo Kukiz gra od 20 roku życia, ma już około setki, no wiesz, to nie ma tutaj jakiegoś czegoś dziwnego. A na zakończenie, jakie plany koncertowo-płytowe? W tej chwili kończę za parę dni, właśnie to od poniedziałku powinienem już wejść do studia, żeby nagrać wokale do płyty z Jankiem Borysiewiczem. To jest pierwsza rzecz, tam są nagrane wszystkie gitary, piosenki są gotowe. W tej chwili jeszcze kończę pisać teksty i za kilka dni do tego studia wejdę. To jest pierwsza rzecz. Miałem już nagrany cały materiał na płytę właśnie piersiową, jeszcze przed rozstaniem z zespołem, ale właśnie ze względów takich, o których mówiłem, pomyślałem, nie chcę tego, poczekam. Na razie ciężar jest taki, to jest przede wszystkim płyta z Borysiewiczem, to jest podstawowa rzecz. A można jeszcze tak na zakończenie coś zdradzić, jaki będzie klimat? Z Borysiewiczem? No to trudno się nie domyśleć. Trudno się nie domyśleć. Podobnie jak podobne, raczej takie piosenki stonowane, spokojne, teksty refleksyjne. Mam nadzieję, że nie będą za refleksyjne, ale widzisz, ja staram się. Chcę być człowiekiem wolnym, ja nie chcę być skazanym na jakąś konwencję. Być może ta moja konwencja, którą proponuję, nie będzie atrakcyjna dla ludzi. Niemniej dla mnie będzie i będę szczery w tym, co robię. To jest najważniejsze. W każdym przekazie artystycznym czy paraartystycznym najważniejsza jest szczerość tego przekazu. To jest podstawa. Nie przepadam za sztuką, czy takim zdaniem, które jest nadto kreowane. Kiedy ważniejsza jest fryzura, czy inne jakieś tam, czy strój od ducha, no. Ja myślę, że Paweł Kukiz jest właśnie za to ceniony, jaki jest. I tym akcentem zakończymy. Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Amen. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.